Siostrze ja, siostrze ja ne zumnim, supuniti se jasno, se jasno. Зі мною тепер і назавжди пізно не йди, не йди від мене. Тюрям тяло лей лай лай, я налию тобі, я налию собі вина. Хочеш з медом? Хто ти є, ти взяла моє життя? Віддала, хто ти випила мою кров, я нею впала, твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою, хто ти, ким мене була ти, я не здамся без бою, я не здамся без бою. Iwana poznaliśmy latem zeszłego roku, kiedy organizowaliśmy w ramach programu aktywności lokalnej turniej piłkarski Huta Champions League. Wtedy Iwan reprezentował jedną z drużyn, bronił na bramce i naprawdę robił to świetnie. Także kiedy doszli już do finału, Iwan w trakcie rzutów karnych, które rozstrzygały całe spotkanie, obronił chyba ze 2 czy 3. Oczywiście doszli do tego finału. Ja potem po zakończeniu meczu podszedłem i mówię: Iwan, ty chyba grałeś gdzieś w piłkę zawodową jeszcze na Ukrainie, bo mówię, świetnie sobie radzisz. I powiedział mi, rzeczywiście, będąc jeszcze na Ukrainie, trenował zawodowo piłkę nożną, natomiast teraz poświęca się tylko i wyłącznie muzyce, graniu, śpiewaniu. Tak niczego nie zmieniłoś, ale że cierpisz godziny, jak i tu gulaty. Не з тобою, вибач, я не хотів тебе радити. Так багато на моїй пам'яті розбиті серця, але не зламані. Я не хотів знову так падати і відпускаю, щоб більше не зрадити. Краще забути, ніколи не згадувати. Я хочу бути собою, з тобою не можу бути собою. Моя рука за твоєю рукою, я не працюю вже головою. Я хочу бути собою, з тобою не можу бути собою. Моя рука за твоєю рукою, я забираю тебе з собою. W Polsce jestem tutaj od 5 lat, teraz mam 16, czyli tak mniej więcej od 11, z czego pamiętam to urodziny miałem, jak się przeprowadziłem. Tak, tutaj się uczę. No i piłka, muzyka. Na początku się grałem w piłę, tak. Mama też chciała, żebym śpiewał, no i jakoś tak to się zgrało, że akurat też mi się chciała nauczyć. No i poszedłem na śpiewanie, zmieniłem parę nauczycieli, no ale trafiłem też na, chyba teraz, no nie wiem, Walentyna jest najlepszą nauczycielką. Jak będzie to oglądała, to myślę, że będzie się cieszyła, że o niej wspominam. Ona naprawdę jest fajną nauczycielką, bo dała mi dużo, jeśli chodzi o samą muzykę, o śpiew. Wierzy we mnie, że też coś tam więcej dam radę osiągnąć. Już znam kilometry, znasz każdych centymetrów, znasz przynajmniej ja tak odczuwam, moje serce zabierasz. Już znam kilometry, znasz każdych centymetrów, znasz przynajmniej ja tak odczuwam, moje serce zabierasz. Zapamiętaj to dzień, kiedy ja wziął tebe za rękę, powiem, tam gdzie nikt nie znajdzie. Pasja zaczęła mi się 3 lata temu. W sumie to dużo czasu miałam wolnego. I tak zaczęłam szukać coś, co
sprawiłoby mi przyjemność, też pozwoliłoby mi zapomnieć o takim trudnym czasie, który przeszłam. I tak zobaczyłam kiedyś, jak ktoś robi makramę i zainteresowało mnie to. Zrobienie takiej makramy to zależy, jaki robimy splot. Są takie trudniejsze sploty, są troszeczkę łatwiejsze sploty, ale tak naprawdę zajmuje dość sporo czasu, bo czasami i nawet 3-4 dni, jeśli siądę i tak cały dzień robię. Mówię o dużych makramach, bo na przykład kwietniki to jest taki jeden dzień robienia i jest gotowy. Natomiast duże makramy, raz robiłam też takie drzewo szczęścia, no to ono trwało tydzień czasu, aż miałam po prostu palce całe z krwi, bo tam trzeba mocno wiązać, więc jest to przyjemna rzecz, ale też wymaga czasu. Ja uważam, że każdy może robić te makramy, jeśli tylko ma trochę wyobraźni, bo jest potrzebna tu wyobraźnia, nie powiem. Jeśli chodzi o sploty, to tak naprawdę mamy teraz dostęp do internetu, można wszędzie podpatrzeć sobie. W każdym bądź razie są dwa takie podstawowe sploty i później to jest kwestia twojej głowy, twojej fantazji, wyobraźni.